Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry House Flipper. Jeśli chodzi oczywiście o nasze jakieś granie w symulatory i tak dalej. Również jeśli ktoś z was nie ogląda gry takiej jak PC Building Simulator, to polecam serdecznie. Gramy również coś takiego obecnie na kanale, więc naprawdę bardzo fajna gierka. Mam nadzieję, że będzie wam się przyjemnie oglądało. Więc zaczynamy grę w naszym nowym domu. I kilka kwestii, bo oczywiście jak mówiłem, macie możliwość wyboru. Czasami daję wam takowy wybór, żebyście mogli o czymś zadecydować. I bardzo mnie to cieszy, bo bardzo fajne tak jakby są kontakty między mną a wami. Dziękuję. I teraz tak, jeśli chodzi o tą łazienkę na dole, stwierdziliście: hej Krystian, dzięki narzędziu sprzedawania możesz sprzedać te wszystkie rzeczy i usunąć łazienkę stąd. No i z jednej strony spoko. Mógłbym ją wyburzyć i przebudować to wszystko. I jest to jak najbardziej dobry pomysł. Jakby nie ma tu żadnego haczyka. Boli mnie trochę jedno, że wtedy na dole zostaje nam w sumie jedna łazienka. No bo jakby tu łazienki nie mamy, tak? Tu jest tylko i wyłącznie garaż. Druga łazienka zostaje nam tam. I to jest jedyna łazienka, która by wtedy została. Ja tak się szczerze mówiąc zastanawiałem, bo chyba nie mogę stawiać, jeśli tutaj coś usunę. No nie wiem, sprawdźmy. Mogę to usunąć, ale czy mogę teraz to postawić w innym miejscu? To jest moje pytanie właśnie, bo w teorii mogę, ale w praktyce chyba nie. Bo jakby widzicie, są jakieś AGD, chyba że to będzie w instalacjach. No widzicie, są instalacje, ale nie mogę nic zrobić, nie mogę dodać tak jakby miejsca, gdzie chciałbym zamontować sobie powiedzmy zlew, tak? No to wezmę sobie, zrobię tak i zrobię sobie zlew. No i dobra, no i chciałbym teraz ten zlew tu zamontować. I widzicie, problem jest taki, że ja mogę to usunąć, ale nie mogę tego tu nigdzie zamontować, bo nie ma tego czegoś w ścianie, tak? I dla mnie to jest jakby ciekawa kwestia, że nie wiem jak mam to zrobić, bo patrzyłem chwilę przez te zakładki i nie widziałem nic takiego. Chyba że gdzieś totalnie to ominąłem. Jeśli ktoś wie, czy jest w ogóle taka opcja, to bardzo chętnie się dowiem, ale tak to chyba, że Krystian nie patrzył tu. Są statystyki, są ulepszenia, są kupujący, takie instalacje. O, come on, tu nie patrzyłem. Instalacja wodna, toalety i tak dalej, instalacja kaloryfera. Okej, dobra. Dobrze, no to plan na dzisiejszy odcinek jest taki. Po pierwsze, usuwamy tą łazienkę stąd i musimy ją przerobić w inne miejsce. Myślałem, żeby ją zrobić tutaj, taką małą, tu, w rogu, tu się będzie wchodziło. A ten róg odciąć trochę. Tylko potem się zastanawiałem, co zrobię ze ścianą z tym. Więc stwierdziłem, że jakby jedna ściana po prostu taka zostanie po środku. Przestawię tu stół i wejście będzie tu. Spoko. Jakby zobaczcie, jak to na pewno wyjdzie. Plus, jeśli chodzi o tą strefę, to już czytam, bo zapisałem sobie wszystkie wasze ciekawe propozycje. I oczywiście nie zawsze będzie brane pod uwagę, pamiętajcie, to ile lajków coś zdobyło, ponieważ nie zawsze jest to coś, co pasuje też mi. Na przykład teraz na pierwszym miejscu był pokój, żebym podzielił pokój na pół i zrobił pokój dla Hadesiaka i Admirosa. Spoko pomysł, pod warunkiem tego, że jakby nie chcę mieszkać z nimi, tak? Mieszkam powiedzmy z Olą, koniec. Nic tu więcej nie ma w tym domu. Jakby biorę jakby realia troszeczkę do tej gry. Więc tak, propozycje były na pokój gier, saunę, warsztat i pokój gościnny. Pokój gościnny jakby wypada mi automatycznie gdzieś z głowy, ponieważ uważam, że w salonie ktoś może spać, jeśli bardzo chce zostać, tak? Jeśli chodzi o to, plus na przykład jest kanapa również w pokoju do nagrywania, więc zawsze są dwa miejsca, gdzie można ewentualnie się przespać. Jeśli chodzi o warsztat, z warsztatem znowuż problem jest takowy, że kiedy wejdziemy sobie tutaj w tą zakładkę, moi drodzy, i wejdziemy sobie w survival, bo to jest najbardziej taka rzecz, która pasuje do tych wszystkich rzeczy, to tu zbytnio nie ma żadnych narzędzi. Tutaj są jakieś karabiny, szafki, półki, ale tu nie ma nic związanego jakby z rzeczywiście jakieś biurko warsztatowe i tak dalej. Nie ma tu takich rzeczy. Nawet jak wejdziemy na biurka, to widzicie, że to są takie raczej nowoczesne biurka. I tak jakby ten pomysł też od razu odpadł, więc zostały nam dwa ostatnie, a jest to po pierwsze pokój gier i sauna. Więc jeśli chodzi o te rzeczy, to zrobimy sobie, myślałem tak, że sobie oddzielimy jakoś tutaj, tak powiedzmy tutaj tymi drzwiami w ten sposób.
tu. Oddzielimy sobie tutaj taką strefę saunową, gdzie będzie można sobie wyjść na dwór i wejść sobie do sauny. Myślę, że to nie jest najgorsze rozwiązanie, a tu będzie taki mały pokój gier, więc przydałoby się zacząć jakby wziąć do roboty. Zacznijmy od tego pomieszczenia i zacznijmy robić w ogóle to. Dobra, zacząłem budować ściany, już mi coś wyrzuca. Budowanie szybsze o 400%, długość murowania większa o 1 metr. Możesz budować 3 ściany naraz. Dobra, na razie zróbmy, że pojedyncze ściany, ale budują się zdecydowanie szybciej, więc jakby niech sobie pójdzie, z czasem jakby no ja dużo nie buduję, tak? Mógłbym sobie podskillować to w momencie, kiedy bym budował dużo ścian, potem je burzył i tak dalej. I możliwe, że tak zrobię gdzieś poza odcinkami, jeśli będzie więcej zleceń, ale wiadomo, nie zawsze wykorzystujemy bardzo dużą strefę budowania. Względnie ten odcinek może wam się również wydać, że będzie, nie wiem, krótki, prosty czy cokolwiek takiego, ale uwierzcie mi, że też na początku tak myślałem, ale z czasem zmieniło mi się podejście, bo mamy naprawdę sporo do zrobienia w tym odcinku, plus zadecydowaliście, jeśli chodzi o drugi dom, o ten, w którym byliśmy za pierwszym razem, większością głosów raczej zadecydowaliście o tym, żeby ten dom po prostu sprzedać, więc jak chcecie, ja również tak zrobię. Teraz tylko tak, potrzebujemy zrobić kilka podstawowych zmian, jeśli chodzi o to pomieszczenie, ponieważ ściany białe mogą zostać, to jakby nie przeszkadza nikomu, tak? Myślę, że nawet w saunie zazwyczaj są jakieś. Ewentualnie drewno moglibyśmy sobie tu postawić, położyć, i to też nie jest głupi pomysł, ale na pewno na początek panele ścienne możemy sobie zobaczyć to drewno. Jakieś takie, paczka paneli, dobra, niech będzie sobie taka paczka paneli. I będziemy potrzebowali takie, myślę, że przynajmniej ze dwie, może nawet trzy, jakby nie oszczędzam pieniędzy, bo jeszcze i tak zarobimy na innych domach. Więc tak, to robimy i na pewno płytki podłogowe potrzebujemy jakieś pomontować. Ponieważ myślę, że po płytkach, płytki, panele, wykładzina na pewno nie, to by było totalnie dziwne. W sumie może zostać sobie podłoga, chociaż podłoga też nie może, nie może być podłoga, biorę tak jakby trochę prawdziwości chcę wrzucić do tej gry, jeśli tak mogę to określić. No bo jednak, no to nie może być sobie, oj, nie te płytki, come on, które ja wziąłem, podłogowe chciałem. Jakby no, jakbyśmy chodzili sobie po drewnie, to jednak sparczałoby trochę to drewno i tak dalej, więc trzeba troszeczkę brać uwagi na to, poprawki. Więc zrobimy sobie na razie to tak, jeśli chodzi o to pomieszczenie, ciach, ciach. Takie będzie to pomieszczenie w ten sposób. Teraz będę musiał sobie jeszcze porobić te panele całe, które no widzicie, że idą naprawdę szybko, ale jednak trzeba obskoczyć całe to pomieszczenie, więc troszeczkę czasu to zajmie. No dobra, skoro położyłem już wszystkie panele, to możemy, myślę, skupić się na samej saunie i rzeczach z tego typu związanymi. To powinna być zakładka osobna z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o saunę. Ewentualnie... na pewno lampy są takie specyficzne. Nie wiem, czy to lampy sufitowe może jest jako... Nie? Może AGD? Ha. No to ciekawa kwestia. O, tu jest kinkiety. Z osłoną do tego, do sauny. O. To jest to, o co mi chodziło, ponieważ to są, myślę, bardzo, bardzo pasujące lampy właśnie do sauny. Są bardzo ładnie obudowane drewnem, więc no, pasują. O, i tu jedno damy tak trochę inaczej. Nad drzwiami. O. Niech będzie. Dobra, jeśli chodzi o to, mamy z głowy, krzeseł nie potrzebujemy, chyba że tu są te takie stoliki. Nie, tu nie będzie. Lampy, łazienka, łóżka nie, nagrody nie, panele RTV nie, to będą sofy też nie, stoły, czy tu będzie coś takiego? Nie. Survival, to dalej nie będzie chyba to. Ha! Teraz powiem wam, że się zastanawiam, gdzie to będzie, do sauny. Może to tu rzeczywiście? Nie. Słony, żaluzje? Ho. A jak wpiszę sauna? Drzwi przeszklone do sauny. Okej, można i w ten sposób. Klepsydra do sauny, ławka, ławka, zagłówek, piec do sauny. O, to jest podstawa, którą musimy gdzieś sobie tu postawić. Myślę, że on może być... on może być w którymś z rogów. Może być tu na przykład, w tym rogu. Spoko. Teraz tak, moglibyśmy zrobić sobie dodatkowo taki mały piecyk do sauny. Niech będą dwa, jakby to nie jest... O, jeszcze jest taki. Ten też jest fajny. Ale dobra, no nie będziemy wydziwiać aż tak bardzo, że z trzema różnymi piecami. Dobra, zrobimy sobie jasne mniej więcej. Chociaż może da się jakieś ciemniejsze? Ciemny. O, ciemniejszy lepiej. O, bardziej pasuje, dobra. To teraz tak, zrobimy go sobie... tutaj jednego. No teraz będę musiał niestety kilka poustawiać ich obok siebie, bo no innego wyboru jakby nie mam. I tu, o kurde, no po prostu perfekcyjnie, no nic więcej tu nie zmieszczę, ale
jest naprawdę bardzo ładnie dopasowane. Kurczę. Idzie naprawdę sensownie. Dobra, i zrobię to jak chyba mniej więcej jest to w każdej saunie. Zrobię to mniej więcej w ten sposób, żeby po prostu było jedno na drugim, że można po prostu sobie tak usiąść. Ciach. I w tym miejscu, czy dam jeszcze radę ustawić jedno tu? A nawet można by powiedzieć, że dam radę jedno sobie jeszcze tu ustawić. Dobra, i to tak jakoś. I tu jeszcze będę musiał sobie jedno ustawić przed. Ciach, dobra. I tu jeszcze są takie małe klocuszki. Właśnie te. Jeśli wezmę go sobie i go ustawię. O, no i pięknie. Po prostu cudownie. Dobra, i tu jest bardzo fajnie to zrobione wszystko, myślę. Możemy do tego sobie jeszcze dać te zagłówki całe. Ciach. Że jeśli ktoś chciałby się na przykład, nie wiem, tu położyć. Tu jedna osoba by się chciała położyć na przykład. Tu by się chciała położyć druga osoba, powiedzmy. O, to mogą się położyć jeszcze bez większego problemu. Jakoś tak. To będzie sobie tutaj grzało bez większego problemu również. Czy drzwi przeszklone potrzebuje? Powiedzmy, że możemy sobie te drzwi przeszklone zamontować jakby. Nie ma problemu. A, i tutaj możecie być w szoku. Zbudowałem jeden dodatkowy pokoik. To zaraz wam również do tego nawiążę. Potrzebujemy tak to zrobić. Dobra. No i są ładne przeszklone drzwi. Tutaj możemy sobie wszystko ładnie zobaczyć. Więc sauna... Wszystko zrobione, jeśli chodzi o nią. Tutaj zamontowałem małą łazienkę, ponieważ jakby brakuje mi w domu, na taki duży dom brakuje mi łazienki, więc stwierdziłem, że tu zrobimy taką małą łazienkę. Będziemy potrzebowali kilku rzeczy, chociażby grzejnik łazienkowy, który sobie gdzieś tutaj zamontuję. Stawia się to bardzo prosto, jak każdy inny element obiektu, więc każdy inny element obiekt... Obiekt, nie obiektu. Nie wiem, co Krystian chciałem powiedzieć, ale co Krystian chciał powiedzieć, już się Krystian sam plącze w swoich zeznaniach. Więc nie ma co narzekać, ale jakby no prostą taką łazienkę, powiedzmy przy saunie, stwierdziłem, że no musi być, tak, że jeśli ktoś idzie się do sauny, jeśli nie byliście nigdy w saunie, to z tego co zazwyczaj ludzie robią po saunie, to idą po prostu się schłodzić przy jakimś zwykłym prysznicu, po prostu albo prysznicu, albo się zimną wodą leje w jakichś takich dziwnych, nie wiem jak to nazwać. Są takie leje, gdzie po prostu ciągnie się za sznurek i leci na ciebie zimna woda, o, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Więc ludzie robią coś takiego i uważam, że gdzieś tam obok ta łazienka byłaby bardzo przydatna, tym bardziej jeśli, nie wiem, by się chciało załatwić i druga łazienka byłaby okupowana, a więc bardzo fajny motyw, jeśli chodzi o to. No i stawia się to, jak mówiłem, przede wszystkim przyjemnie, więc nie ma większego problemu, że o, tutaj nie możesz, bo tu jest jakaś ściana, tu jest coś za ścianą. Nie, wszystko działa po prostu super sprawnie, ładnie i ja po prostu nie mam pytań. Wcześniej tego nie było i nawet nie widziałem tej opcji, szczerze mówiąc, ale teraz kilka osób zwróciło mi uwagę i mówię, no dobra, no poszukam jeszcze raz. I nie mogłem znaleźć, ale i tak znalazłem na początku tego odcinka, więc wow, nie wpadłem na pomysł, że to może być przecież osobna zakładka, nie? No ale no, jakby to było moje jakieś takie dziwne podejście, że stwierdziłem, a to nie będzie na pewno nigdzie indziej, to jakby miało być, to by było tutaj, no ale nic innego się z tym wszystkim nie zrobi. Ciach, tutaj jeszcze musimy sobie te dwie rzeczy dokręcić i w sumie tutaj nie będziemy w tej łazience nic robić, więc w sumie dobudujemy trzy pomieszczenia, trzy albo cztery pomieszczenia w tym odcinku nawet. No, no i taka skromna, ładna łazienka, w której nie musimy nic więcej dodawać, może sobie tutaj bywać, stąd możemy sobie wyjść na dwór, a teraz możemy sobie jeszcze wrócić do naszego domu, więc powinniśmy teraz, myślę, zająć się pokojem gamingowym. Dobra, jeśli chodzi o pokój gamingowy, to tu bez rewelacji, bo nie mamy jakby do wyboru konsol i tak dalej, innych rzeczy, więc w sumie to nie, w sumie to mógłbym to rozegrać trochę lepiej, jakby tak się teraz zastanowić. Powiem wam, że mógłbym to rozegrać lepiej. Ha, teraz to wymyśliłem w sumie tak na szybkości, ale niech będzie, dobra. Ponieważ na pewno potrzebne są jakieś komputery, więc stwierdziłem, że dwa stanowiska przynajmniej będą super. Jeśli bym tu zmieścił jeszcze trzecie stanowisko, to byłoby też jakoś fajnie. Na pewno tak, tego już nie zmieszczę. Kwiatek się bardzo przyda, bo kwiatki zawsze bardzo fajnie tutaj urozmaicają przestrzeń w danym pomieszczeniu. Więc to możemy dać sobie bardziej tu na jeszcze jedną osobę. Teraz tak, przydałoby się nam biurko. Nie biurko, a krzesło. Potrzebujemy krzesła i potrzebujemy krzesła biurowego. Więc tak, tu moglibyśmy to ogarnąć w ten sposób. Dobra. Teraz tu potrzebujemy jeszcze dwóch, więc spoko. Raz i dwa. I w trzy osoby będzie można sobie po prostu robić jakiś tam gaming swój. Dalej monitor. To jest na pewno nam potrzebne. Nie monitor HD, ponieważ on wygląda zupełnie inaczej niż powinien. Dobra, weźmy go jakoś tak na wprost z tego fotela. Mniej więcej wiadomo, nie możemy tego jakoś super ustawiać adekwatnie, bo nie mamy jakby pokazanych konkretnych pikseli i co tylko.
Dobra, niech będzie tak. I teraz tak. Potrzebujemy klawiatury na pewno do każdego zestawu, żeby to nie wyglądało dziwnie, że o, jest komputer, ale jednak go nie ma. Dobra, mamy klawiaturę tu i mamy jeszcze jedną klawiaturę. Tu brakuje mi trochę narzędzia kopiowania, że wiecie, że mogę postawić jedną rzecz, a potem tylko klikać na nią i ją kopiować. No ale no, nie można mieć wszystkiego. Dobra, druga myszka i tu jeszcze trzecia myszka do zestawu. Nice. Potrzebujemy samych komputerów. Komputery oczywiście te lepsze kupujemy. Proszę bardzo. Są w ogóle też ładniejsze jakby. Tamte szare mi przypominają trochę takie stare komputery sprzed 10 lat, no ale... To już jest moja opinia. Dobra, tu zrobimy sobie na odwrót. I tu po środku moglibyśmy sobie jeszcze jakiegoś kwiata postawić, tak myślę. Roślinę jakąś. O, myślę, że może taką paprotkę. Można by taką paprotkę machnąć. Teraz tak, tu można byłoby jakiś obraz jeszcze walnąć, bo nagrody można ewentualnie walnąć ten obraz. O, I was playing House Flipper before it was cool. Grałem w House Flippera zanim był, nie wiem, modny, mogę tak to określić. Teraz tak, to przydałoby się też trochę obrócić, przenieść, myślę, że bardziej w tą stronę. I teraz tak, najważniejsza kwestia, jakby dla mnie. Że nie możemy tak jakby, no prawda, nie mamy konsol, nie mamy żadnych takich maszyn, przed którymi się stoi i się gra, ale możemy wykorzystać chociażby telewizor wiszący do grania w coś, tak? O, przełączymy sobie włącznik i możemy sobie przecież jeszcze zamontować kanapę, tak? Do tego możemy sobie zrobić mały stolik, zaraz jeszcze wam wytłumaczę, o co chodzi. Jakiś taki zwykły stół, tylko może bardziej pod węgę właśnie bym poszedł. Stół za długi, jakiś mniejszy, stolik... nie taboret, stół kwadratowy, ciemny dąb, węgę, dalej za duży, zdecydowanie, taki kawowy bardziej, taki malutki by się przydał, nocny to już znowu problem, czy taki, po co ja go w ogóle chciałem dodać, to jest moje pytanie również, chciałem go po coś dodać, a wiem po co chciałem go dodać, może taki bardziej stoliczek, węgę, wszystko jest takie strasznie małe, jeśli by było takie, ale byłoby wyższe, bo to już jest, a w sumie też może być, powiem wam, może być. Jakbyśmy zrobili sobie taki stoliczek i moglibyśmy sobie do niego domocować, tutaj są takie urządzenia, nie AGD, a kuchnia, nie, może to jednak było AGD? Chwila, AGD czy nie AGD? Nie, nie AGD, to były inne rzeczy, kawan, gdzie to było? Sofy również potrzebujemy. I nie wiem, czy tutaj taka wejdzie nam. Nie, nie wejdzie nam taka duża sofa. Potrzebujemy jakiejś mniejszej. Na przykład taką w błękicie. Już prędzej. Dobra, tam nie. Do ściany bardziej nie. O, proszę bardzo. I możemy sobie na takiej sofie siedzieć i grać chociażby w cokolwiek. Więc myślę, też całkiem fajny motyw. Za to zastanawiałem się jeszcze nad jedną rzeczą, bo to... A to w RTV będzie, przepraszam. To będzie w RTV. Możemy dodać sobie jakiś taki wiatrak, jakby to było za gorąco w tym pokoju gamingowym. Jak to idzie? Nie w tą stronę. Jeśli było za gorąco, to można zrobić jeszcze tak. I do tego możemy sobie chociażby załatwić DVD, które może sobie stać w tym miejscu. DVD nigdy nie kupowałem, ale stwierdziłem, że w końcu gdzieś można je wstawić. Więc tak wygląda nasz skromny, niestety, pokój gamingowy, bo nie można nic z nim zbytnio więcej zrobić. Mogę ewentualnie jeszcze jakiś tutaj, to będzie w... nie w wykładzinach, nie w kinkietach, nie w innych rzeczach. Come on, gdzie to jest? Czy to będzie w lanie? Dywany, drzwi, biurka. Come on, no! Zawsze to mogłem znaleźć tak szybko. Sofy, stoły, survival, szafki. O, tu jest, dobra. Tu po prostu jakiś obraz zamocować. O, ciach. Żeby po prostu coś tutaj poprawić. Więc dwa pomieszczenia, w sumie trzy, bo tamtą łazienkę udało nam się zrobić. No i zostało nam w sumie ostatnie pomieszczenie, czyli do zrobienia zostało nam to, więc... postaram się to szybko zburzyć i wrócić do was. Dobra, zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z telewizorem, który zostanie, jakby ściana, która zostanie za nim zbita? No zaraz zobaczymy. Uwaga. Dalej nic, telewizor się trzyma. Dalej się trzyma. Dalej jak przyklejony na pojedynczej ściance. Uwaga. Puf. Spadł sobie dosyć pięknie. Udało mi się to ładnie wszystko wyczyścić, zresztą widzicie, w ogóle śmieszne jest to, że różne tutaj były rodzaje podłogi, zaraz to poznika, będą w większej ilości klatek, bez większego problemu. Tu jest lewitujące gniazdko, lewiosa.
Tu jest Leviosaito tak nawet bardzo. O, mogę wyrzucić po prostu. Oj, to też mogę wrócić. No dobra, także możemy powiększyć sobie jakby optycznie salon bez jakiegoś dziwnego słupka po środku, więc możemy zacząć chociażby od podłóg, od paneli ściennych, paneli podłogowych, tak? I możemy sobie to wszystko tutaj wypełnić bardzo ładnie dotąd, aż bardzo ładnie. I nie wiem, czy przyznacie mi rację, jakby ja uważam, że o wiele ładniej wygląda taka otwarta strefa. O wiele ładniej. I również przez to, że zbudowałem łazienkę tak jakby tam w środku, nie będę tu nic przebudowywał, więc zostanie to po prostu takie otwarte. Zastanawiałem się też, czy rozwalić tą ścianę, ale stwierdziłem, że fajnie się nawet tak wkomponowuje, taka troszkę oddzielona od tego wszystkiego, że jak się wchodzi, to od razu się nie widzi wszystkiego i wszystkich. No i również będę musiał troszeczkę poprzekładać rzeczy, ponieważ będę musiał chociażby lodówkę przestawić, tak? Bo ona nie może sobie już teraz stać w tamtym miejscu. Ale nie ma z tym większego problemu, bo jak stanie tu, to również nie przeszkadza w niczym. Również stwierdziłem, że skoro już tu jestem i chcę to przerobić, to mógłbym kupić stół, ale ładniejszy stół, o ile takowy jest w ogóle dostępny. Więc musimy sobie pójść na stoły. I czy jest jakiś ładny, taki naprawdę duży, rodzinny stół? Klasyczny stół do jadalni, no i pięknie. Szkarłat? Czarny? Czarny nie. W bieli albo w szkarłacie. Kurczę, ciężko się zdecydować. Może w bieli jednak. Dobra, biel jednak zwycięża zdecydowanie. I moglibyśmy go tu jakoś po środku postawić, jeśli chodzi o to, więc teraz tak, można to sprzedać. Stwierdziłem, że zostawię sobie to, bo jakby to bardzo pasuje mi. Zastanawiam się też, czy go nie przesunąć w tą stronę, czyli już wam pokazuję. To sobie przesunę na razie tu i to sobie przesunę na razie tu. Zastanawiałem się, czy nie zrobić go, żeby on nie stał aż tak tutaj, żeby go dać tutaj. Ale przy ścianie też wygląda dosyć dziwnie, więc jakby muszę się zastanowić. Wiem, co powinienem zrobić. Wiem, co zrobiłem źle z telewizorem. Wiem, co zrobiłem źle. Tylko się zastanawiam, ile miejsca. Zastanawiam się, ile miejsca, bo to jest jakby nie stół dla nie wiadomo ilu osób. Tylko mógłbym to trochę rozdzielić. Dobra, spróbujmy to zrobić po mojemu. Czy to w ogóle zadziała? Jeśli bym chciał na przykład, powiedzmy, że nie wiem, tutaj na przykład. No, myślę, że mogłoby styknąć. Spróbujmy postawić ściankę, moi drodzy. Taką, powiedzmy, oddzielającą troszeczkę strefę, powiedzmy, kuchni i jadalni od strefy salonu, ale nie zamykając jej. Jakby nie zamykając, nie robiąc nie wiadomo jakiego przejścia. Więc powiedzmy, że coś takiego. Nie no, jeszcze ze trzy potrzebuję. Raz. I dwa. I uwaga, i trzy. Żeby to po prostu oddzielić. I teraz tak. Mógłbym wziąć ten stół, obrócić go. Dać go jakoś tak. Teraz tak, czy to krzesło tu w ogóle wejdzie? Krzesło tu wejdzie, więc super. Za to krzesło tu nie wejdzie. Będę potrzebował trochę poszerzyć tą ścianę. No dobra, nie wiem, czy to jest jakby według was również legitne, jakby czy to wygląda fajnie, czy nie, bo może nie jest to do końca super idealne, bo znowu trochę zamykamy tą przestrzeń, tak? Znowu ją trochę dzielimy. A, i tu w ogóle te światła mógłbym trochę poprawić. To mógłbym dać teraz tu bardziej, okej. No i znowu trochę zamykamy, ale jakby oddzielamy sobie strefę rzeczywiście tutaj tej kuchni od jadalni i od salonu, gdzie w salonie teraz rzeczywiście jestem w stanie zrobić po prostu telewizor wiszący, tak? I mogę sobie go tu postawić i nie ma żadnego problemu, tak? I można sobie oglądać telewizję stąd. A to jest fajnie oddzielone, wiadomo, tu przydałoby się jeszcze krzesła trochę. Nie tak, nie i rzesła, tylko krzesła. I tu było coś takiego jak kremowy. Nie, to było chyba szare kwiaty. O, dokładnie tak. I tu można sobie jeszcze zrobić dwa takowe krzesła. Jakby ktoś przyszedł po prostu na przykład. Ciach. Nie wiem, talerzyków chyba nie mogę kupować, ale mogę jakiegoś kwiata kupić. Kwiaty. A to mogę sobie również kupić jakąś taką. No nie, potrzebuję zdecydowanie większego obrazu. Jeśli chcę w ogóle jakiś obraz tu wieszać, to musi być duży. Za 260. Mały? Nie ma wymiarów, to jest zawsze problem niestety, jeśli chodzi o to. Jakiś obraz dotyk. Można byłoby ewentualnie zrobić taki trochę miszmasz i połączyć kilka obrazów ze sobą. Takich bezramkowych.
Można byłoby zrobić na przykład tak. Teraz ten obraz dać bardziej. Co jest? Czemu nie mogę? One nie mogą. O, nie mogą się dotykać. To rzeczywiście gorzej. Rzeczywiście gorzej, ale można dzięki temu to przestawić na środek. I nie ma się co aż tak z tym bawić. A do tego można jakiegoś kwiata sobie kupić. Nie, kwiaty to nie było to. Tak? Nie, to było jako rośliny. O. I można jakiegoś takiego małego kwiatka. O Boże, dobra, to jest duży kwiatek. Nie spodziewałem się aż takiego kwiatka. Możemy jakiegoś takiego małego kwiatka, o, tutaj postawić pod tym i to jest zdecydowanie lepsze wrażenie sprawia jakby na wszystkim. A więc mam wrażenie, że tak to jest. Nie wiem, co wy sądzicie, ewentualnie tą ścianę wyburzymy w kolejnym odcinku, ale nie wiem wtedy, gdzie mogę dać telewizor, czy dać tu po prostu jakąś szafkę. Myślę, że całkiem fajnie jest wkomponowane, no ale oczywiście bardzo chętnie poznam waszą opinię. Jeśli chodzi o całą resztę, tutaj nie wymienialiście nic więcej, więc zrobiliśmy całkiem sporo, ale to nie jest koniec odcinka, spokojnie, ponieważ w chwili obecnej musimy sobie zrobić, moi drodzy, jedną rzecz. Nie wiem tylko jak to chyba muszę pójść do laptopa. Chyba muszę pójść do laptopa mojego. I teraz tak, jesteśmy w domu niezasiedlonym, ale możemy jeszcze przejść do domu tego, którego robiliśmy kiedyś na początku odcinka, na początku odcinków z tej serii. O, to chciałem powiedzieć dokładnie. I stwierdziliście, Krystian, skoro już masz chatę, masz już wybudowaną, masz wyremontowaną, masz zrobioną, to sprzedaj stary dom. Nie jest nam potrzebny, a zawsze z tego masz jakieś pieniądze. Spoko, nie ma problemu, sprzedamy sobie ten dom. To jest, jeśli ktoś nie pamięta i ogląda serię od czasu, polecam obejrzeć od początku, tak wyglądał właśnie ten dom. Totalnie beznadziejnie. Więc jesteśmy na naszym domku. To już nie jest moja strefa. Mamy potencjalnych klientów. Jakby na pewno zdaję sobie sprawę, że nie dostanę za niego dużo, bo po pierwsze nie ma jakichś miejsc na książki, które oni lubią i tak dalej. Po drugie nie ma strefy spania, bo oni lubią łóżko typowo, a no kanapa nie należy jakby dla nich do miejsca, gdzie mogą sobie spać. Ewentualnie mogę to przerobić na łóżko, ale czy jest tego jakiś sens? W sumie to mogę. Możemy to przerobić minimalnie dosłownie na to łóżko, bo wiadomo, no, mogę trochę więcej pieniędzy dostać, jakby nikt nie pogardzi tym jakimś tylko takim łóżkiem. Kurde, jakieś takie pojedyncze łóżko by się przydało, nie podwójne. Come on, pojedyncze łóżko jakieś ładne. To? To nie jest pojedyncze. To na bank nie jest pojedyncze łóżko. Dobra, czy dostaniemy coś innego? Mam problem taki, że to jest niestety strasznie krótko. O, widzicie? Strasznie krótko. To mogę sprzedać jeszcze, ale tak to tu chyba nie wejdzie. No nie, nie ma opcji. Jakieś inne łóżko? Jakieś proste, powiedzmy, że nie wiem, takie? No widzicie, tu nie wejdzie niestety totalnie to łóżko. No dobra, no to zostaje nam zostawienie tej sofy, która tu była. To była chyba sofa Rodon, nie, to była chyba ta sofa Redon. I ona była błękitna, dokładnie tak, więc jakby co będzie, nic nie zmieniamy. Co będzie, to będzie, ile nam zapłacą, to nam zapłacą. Jeszcze była tutaj roślinka, ja pamiętam o tym. Tu była jeszcze roślinka. Ciach, o. Więc... jedna sypialnia, świetnie. Duża sypialnia, super. A, okej. No i łazienka jest również standardową dosyć łazienką, więc uwaga, wychodzimy, robimy licytację. Nie pamiętam totalnie, ile dawałem za ten domek. Nie pamiętam, jakby domek dostałem za darmo, bo tu zacząłem, ale nie wiem, ile dawałem na jego remont, więc uwaga. Dom kupiono za 96 tysięcy, to jest oczywiście nieprawdą, bo dostałem go za darmo. Teren wokół to prawie 1000 metrów działka. Dom ma 20 metrów, aż... dom ma dwa pokoje, mój aktualny budżet wynosi tyle i tyle, czas spędzony na pracę w tym domu wynosi 2 godziny i 7 minut, przynajmniej w teorii. Czy chcę go sprzedać? Tak, chcę go sprzedać, zobaczymy. Chciałbym wynająć to mieszkanie dwóm osobom, więc fajnie jakby miały gdzie spać. Lokatorzy cenią sobie dwie łazienki. No niestety, no nie ma tutaj aż tyle. 107, 111, na razie bez jakiejś rewelacji. Nie ma miejsca na moje ubrania, szloch. No niestety, szafy tutaj rzeczywiście nie ma. Nie ma pokoju dziennego. No nie ma. To jest kawalerka, taka typowo bym powiedział, że to jest typowo kawalerka. No, nie zarobimy na tym dużo, 20 tysięcy już widzę w chwili obecnej, że mniej więcej. Dokładnie inne sypialnie, ale potrzebuję osobnego pokoju na biuro, no niestety nie da się. Klasa w sypialni jest telewizor. 129 tysięcy, bardzo ładnie przebił o 13 tysięcy w ogóle, więc masakra. Wydaliśmy na meble 18 tysięcy, na remont 70 zł. Więc sprzedane meble, jeszcze trochę sprzedaż domu, no zarobimy 18 tysięcy.
teorii, bo tak naprawdę zarobimy trochę więcej, bo dom mieliśmy za darmo, tak? Więc zarobimy jakieś 100 tysięcy, jeśli chodzi o to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy negocjować ofertę z tym kolesiem i możemy mu na przykład podrzucić 32 tysiące, o więcej. Ale jakby on zaoferował 129, czyli zapłacił nam 30 tysięcy, więc powiedzmy, że za te... Ja tak logicznie biorę pod uwagę, że 7 tysięcy jeszcze mógłby podbić. Spoko, biorę. 25 tysięcy, dziękuję, bo wiecie, jeśli on płaci 30 tysięcy więcej niż za to, co ja zapłaciłem, tak? Pod nim osoba już zapłaciła 13 tysięcy mniej, to no, drugie 30 nie pójdzie. Ale w tym przypadku jakby dodatkowe 7 tysięcy z negocjacji poszło i sprzedaliśmy, podpisaliśmy kontrakt na kolejny dom. Dostałem nawet osiągnięcie Alpha Male, czyli samiec alfa, jeśli chodzi o Steamka właśnie tutaj, więc fajnie, udało nam się. Jeszcze zostało nam troszeczkę na pewno domów do zrobienia. Jeśli chcecie, żebym je robił, dajcie znać. Może wy macie jakieś pomysły, jaki dom zrobić, może inspirować się czymś, żeby dom zrobić cały na czarno, albo dla biało, albo nie wiem, albo wszędzie zburzyć ściany w domu i zrobić jedno wielkie pomieszczenie i na przykład łazienki nie oddzielać w ogóle ścianami, coś takiego, takie głupie rzeczy do przetestowania. Dajcie znać w sekcji komentarzy, bo jak mówiłem, zleceń na razie nie ma, niestety. Jeśli chodzi o przeglądarkę domów, zostało jeszcze 9, 12, 13 w sumie i również je możemy jakby zrobić, ale nie musimy. Więc tu mamy jeszcze jakiś bunkier wujka Staśka, może są jeszcze jakieś inne fajne, ciekawe miejscówki, jak mówiliście, chociażby w jedną, gdzie był dom, który coś skrywał i rzeczywiście skrywał obraz. Więc ja dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia w kolejnych, trzymajcie się ciepło, no i pa pa!